Jezioro Kierskie będzie gościło prawdziwych ludzi ze stali. Wszystko za sprawą Mistrzostw Polski w triatlonie ekstremalnym Steelman. Będzie to już druga edycja imprezy, która na start przyciągnie ludzi, którzy nie boją się praktycznie żadnych wyzwań. Zawodnicy będą mieli do pokonania 300 metrów w lodowatej wodzie, następnie 8-kilometrowy bieg, a na sam koniec wsiądą na rowery i będą musieli przejechać 16 kilometrów. Organizatorem wydarzenia jest Kaskada Hotel i Restauracja oraz Fundacja Winter Swimming Team. I tutaj ciekawostka. Jej założycielem jest Robert Tierning, radny osiedla Wichrowe Wzgórze, którego mieli Państwo już okazję poznać. We wodzie zawodnicy będą musieli przepłynąć 300 metrów w jeziorze. Jeżeli będzie zamarznięte, to oczywiście wytniemy im basen w lodzie. Na zasadach pływania zimowego, czyli zabronione są wszelkiego rodzaju ocieplacze, pianki, rękawiczki, buty. Można płynąć tylko w kostiumie kąpielowym i w czepku. No, oczywiście okularkach. Po przepłynięciu muszą przebiec 8 km trasą wyznaczoną w lesie wzdłuż jeziora. Następnie w strefie zmian wsiadają na rowery i będą dwie pętle po 8 km, 16 km rowerem. I jak przyznają organizatorzy, kolejna odsłona Steelmana cieszy się dużym zainteresowaniem. Lista startowa pęka w szwach, a limit 50 miejsc został tak naprawdę wyczerpany na krótko po otwarciu zapisów. Do tegorocznej edycji triatloniści, pływacy zimowi podeszli z dosyć dużą rezerwą. No jak się przekonali, że to jest fajna impreza, no to czekali na zapisy i właściwie w przeciągu tygodnia lista była zamknięta. Dla zawodników z pewnością największym wyzwaniem będzie pływanie. Przepłynięcie 300 metrów w wodzie, która ma temperaturę w okolicach zera, jest wielkim wyczynem, a w dodatku później trzeba biec i jechać na rowerze. Kiedy możemy się kąpać? Skąd wiemy, że woda jest dostatecznie ciepła, żeby się kąpać? Mianowicie temperaturę wody zawsze trzeba sprawdzić przy pomocy wzroku, tak? Czyli przed wejściem nigdy nie sprawdzamy, dotykając na przykład ręką czy nogą, jaka jest temperatura wody, tylko patrzymy na nią. Jeżeli woda jest w stanie płynnym, to znaczy, że jest ciepła, możemy się kąpać. Jeżeli jest zamarznięta, czyli jest lód, to znaczy, że jest zbyt zimna. Wtedy trzeba wyrąbać przerębel. W przeręblu już widać, że woda jest płynna, to znaczy, że jest ciepła, można wskakiwać, można się kąpać. To w takim razie zapraszamy do zabawy. Dziękuję serdecznie. Panowie też się umoczycie? Podziękujemy. Zdanie Arkadiusza Święcickiego, jednego z organizatorów imprezy oraz zwycięzcy pierwszej edycji Steelmana, trudno racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego ludzie podejmują się takich wyzwań. Dla jednych jest to przełamanie pewnych granic, a dla drugich potrzeba przeżycia czegoś ekstremalnego. W triatlonie takim koronnym dystansem jest dystans Ironman, czyli dystans człowieka z żelaza. I żeby go pokonać, trzeba mieć naprawdę dużą siłę woli plus wytrzymałość fizyczną. Natomiast tutaj u nas dużo ważniejsza, nasze zawody to jest Steelman, czyli człowiek ze stali. I tutaj dużo ważniejsza jest ta siła woli, dużo ważniejsza jest ta wytrzymałość niż kondycja fizyczna. Tutaj trzeba mieć tę wolę, żeby wejść do tej wody, która naprawdę potrafi być bardzo zimna w temperaturze 0 albo 2 stopni. To jest naprawdę nie lada wyczyn, żeby przepłynąć te 300 metrów, a potem po przepłynięciu tego dystansu jeszcze biec i jeszcze jeździć na rowerze. Pomysłodawcy tego projektu nie ukrywają, że organizacja takiej imprezy wiąże się ze sporym nakładem finansowym. Jeśli chcesz wesprzeć Steelman triatlon zimowy, możesz dołączyć się do zrzutki. W naszych założeniach było zrobienie zawodów elitarnych. Stąd też, chociaż to nie jedyny powód, ustaliliśmy limit startujących na 50 osób. No i też byśmy chcieli, żeby dostali elitarne pamiątki, a to niestety kosztuje, także dosłownie każda złotówka się liczy. Na naszym fanpage'u na Facebooku, na fanpage'u Winter Swimming Team Poland i na fanpage'u Steelmana, Steelman Triathlon Zimowy, tam jest link do oficjalnej zrzutki. Steelman oprócz samej sportowej rywalizacji ma także propagować wchodzenie do lodowatej wody. Robert Tierling tłumaczy, dlaczego warto spróbować. To, co powtarzam jak mantrę, jak sądzę, nie wchodzenie, a wychodzenie. Jest udowodnione naukowo, już bardzo dawno temu zbadano, że podczas wychodzenia z wody poziom endorfin w organizmie osiąga swoją maksymalną wartość i
I stąd jak są reportaże o morsach, to widać, że ci ludzie wszyscy się bawią, cieszą. To po prostu jest przyjemnie. Zawody odbędą się 11 marca nad Jeziorem Kierskim na terenie Kaskady. Uczestnictwo ze względu na limit miejsc może być niewykonalne, ale jeśli chcesz wesprzeć ludzi ze stali, to musisz się pojawić. Dodatkowo podczas zawodów przewidziane są także liczne atrakcje dla kibiców.